Cześć, witam Was bardzo gorąco. Ja jestem Duco, to jest kolejny odcinek z serii Playthrough Assassin's Creed 2. Właśnie udało mi się ponownie wdrapać na szczyt więzienia, gdzie niegdyś był przetrzymywany ojciec Ezio, żeby odkryć większy kawałek mapy i widzę, że zaraz blisko mamy stronę kodeksu, którą zaraz sobie przywłaszczymy, że tak powiem. Gdzie jesteście, panowie? O właśnie, o to mi chodziło, że działa na... że podwójne ostrze zabija dwóch i tak powinno być w momencie, kiedy ja podchodzę do nich i chcę już ich zabić, a tymczasem to niespecjalnie mi chce wyjść. Dobrze, w każdym razie tak jak obiecałam, zajmiemy się dzisiaj fabułą główną. I zobaczymy, co się będzie zaraz działo, dlatego biegniemy do mrugającego na mapie. Oj, nie biegniemy. Jeszcze zahaczymy o kowala. Zobaczymy, czy mogłabym oprócz naprawienia coś kupić, co mi doda troszeczkę punktów zdrowia, bo... O, zbroja. Byłoby miło, no właśnie. Dobra, to jest jedno i na ramienniki drugie. A na to mnie jeszcze niestety nie stać. No ale to... No, zaraz ładniej z tym zdrowiem stoimy. Co prawda, Ezio może nie wygląda najpiękniej, no ale... Liczy się podejście praktyczne. Chyba. Chociaż ja wolę, jak on ładnie wygląda i jest praktycznie. Anyways, bo zeszłam strasznie z tematu. Gdzie tu najszybciej dojść do tego wykrzyknika? O, złodziej. Kacia! Healing services. A, jeszcze mam Leonardo po drodze. Bardzo mnie to cieszy. Zaraz dostanie chłopak kolejną stronę do tłumaczenia. Tak, żeby mu się nie nudziło. Leonardo! Ezio, so good to see you. How can I help you? Ha ha! Found another one! How exciting! Oh, tricky. A numerical substitution and a language shift. Give me a moment. It's done. Szybko mu poszło. Dobra. O, jeszcze widzę plakacik. To tak przy okazji. Dobrze. Wilki w owczej skórze. Nie pozwól spiskowcom zaatakować medyceuszy. Znajdź Francesco de Pa. O, przepraszam na momencik, bo tutaj mi coś przekuło moją uwagę. Tak, tak na chwilkę. Zaraz wracamy do medyceuszy. Mam nadzieję, że tyle przeżyją. Dobra. Idziemy szukać Francesco w takim razie. O, wow, jest dużo ludzi. Tam jest, już go widzę. Aj, szkoda, że nie mogę go po prostu tak... zajść z tyłu i tak... Lorenzo, his wife. Ostrzem. There's Giuliano, Lorenzo's brother. Where is Francesco? There he is. It's time to strike. Crepa! Traditore! Giuliano! No! No! In nome di Dio! Vi scongiuro, pietà! Nessuna pietà! Dale, maledetto! Muori! 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 Fan, fan, fan.
Your day is done, Lorenzo. Your entire family dies by my sword. Infamy! Murder! And kill! Get away! You brought this on yourself! Die! Just die already! Okej. Okay. Dobra, trzeba się trochę zająć teraz walką, a nie gadaniem. Żeby mi tylko go nie zabili przez przypadek. No gdzie z łapami, won? Jezus, swoimi biją. Jak straszne to jest. Co się tam teraz z Lorenzo dzieje? Jeszcze mnie interesuje bardzo. No, gdzie? No. Jeden. Kurczę, ciągle się patrzę na to, co się dzieje z Lorenzo i nie patrzę na tych, co mnie atakują. Dobra. Zależy mi, żeby jak najwięcej życia mu zachować, bo zaraz będę go musiała jeszcze eskortować chyba, więc generalnie byłoby miło, gdyby przeżył jak najdłużej i zostało mu jak najwięcej życia. No zgińżesz wreszcie. Nie da się go tu zabić. Czy ja bym go bardzo chętnie goniła, ale to mi i tak nic nie da, niestety. Niestety po prostu trzeba mu odpuścić. Co mi się w ogóle niestety nie uśmiecha, no ale... Skoro fabuła tak każe. Saved my life. It's nothing. But the man who did this to you has to pay. Not now. I need help first. To my home. People I trust. Can you? Jest generalnie dziwne, że on w ogóle żyje, bo przecież on. I'm losing a lot of blood. No właśnie, dostał w systemowej tętnicy szyjnej, więc... Troszeczkę dziwne. Nie, nie bij tego, idioto! Dobra, oni się tu wszyscy z kimś biją, to mają jakieś tam minimalne zajęcie. Chodź, Lorenzo, chodź. A, ty się nie bijesz, to dostaniesz łomot. Ale ja nie wynająłem żadnej, wynająłem żadnej grupy. Znaczy... Sesecio nie wynajął. Gdzie jest Lorenzo? Jeden. No... Och. Skin. Chodź, Lorenzo. Gdzie jest ten twój... dom? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? No gdzie z łapami do niego? Gdzie, won? No co za chuje, jak oni się tam pchają w ogóle do niego okropnie. Tak, kamera rządzi. Nie bij tego, ten jest dobry. Au. Chodź. Qui, let's do it. No. Doszedł. Lorenzo's been wounded.
Aprite la porta! What's the password? Poliziano, open the maledetta porta! By the thrice greatest, come in, quickly! The city is at war! Hurry! City is at war. Wait. I am in your debt. Tell me, why did you help me? You are not the only one who lost a brother to the pazzi. My name is Ezio Auditore. Ah, you're Giovanni's son. Your father was a good man. He understood honor, loyalty. The pazzi thugs are storming the Palazzo della Signoria. We cannot hold them off much longer. No. If they get inside, they'll murder our supporters and put their own devils in power. Then my survival would mean nothing. I have to... Francesco de Pazzi. Help save our city, Auditore. Kill him. Trzy tysiące florenów. Dobra. Signori, I saw Francesco lead a battalion around the back of the Palazzo della Signoria. I fear he may be seeking another way in. Go, before it's too late. Do what you can! To może ruszycie tyłek i mi trochę pomożecie. Żegnaj, Francesco! Idź do Palazzo della Signoria. Tu. Nie, ja się nie będę z wami bić po drodze. To jest chyba tam, gdzie właśnie został stracony ojciec Ezio. Tam, gdzie zaczynaliśmy odcinek. Mam nadzieję, że pamiętacie. Bo jak nie, to się pogniewam bardzo. Dobra, i tak muszę to okrążyć i tak. Nie dam rady przecież przejść po tamtych. Doskoczysz tam. Jej! Proud of you. Tu. No, mówiłam, że tam właśnie. O, nawet na dachu już widać. O. Dobra, zeskoczymy tu i wejdziemy tu prosto akurat. Mówiłam, że na dachu już tam widać, gdzie mamy się znaleźć od razu. Dobra. Gra. You again! Why aren't you dead? Men! Slaughter him! A, mam tam wejść. Dobra, zrobimy to tak, jak zrobiłam to przed rozpoczęciem odcinka. Wręcz dokładnie tak samo. Ezio, zeskocz, bo nie, bo cię zrzucą, chłopie. Dlatego lepiej zeskocz. I miecz wyciągnij jeszcze przy okazji, proszę. Jeden. Drugi. Czemu oni uciekli? Trzeci. O, dziwne. Przestraszyli się mnie chyba. Tak, wiem, drabina, ale po co używać drabin, gdy jest się Ezio? No one's coming. It's just us now. Maledetto di diavolo di porte! Stavi lontano! No tak, ale dajcie mi tam najpierw go ścigać, dobrze? Francesco, misiu! Now Firenze will judge you for what you've done. It's over. It's all over.
Meglio essere felici in questa vita e aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace. Libertà! 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 Popolo e libertà! Libertà! Francesco? Żegnaj, Francesco. Mogli zrobić arrivederci, Francesco. O, to było takie urocze. O, skończyliśmy czwartą sekwencję. Zobaczymy, co teraz. No hej. Całkiem zgrabnie nam to poszło. Myślałam, że będę musiała dłużej go gonić. O, szybko go zabiłam. Na 478. No, pamiętacie, na tym moście wszystko się zaczęło. Pierwszy raz byliśmy we Florencji, właśnie tu. When I was 6 years old, I fell into the Arno. I soon found myself drifting down and into darkness. Certain my life was at an end. Instead, I woke to the sound of my mother weeping. At her side stood a stranger, soaking and smiling at me. My mother explained that he had saved me. And so began a long and prosperous relationship between two families. Yours and mine. I am sorry I could not save your father and brothers. You have nothing to apologize for. I believe Jacopo de Pazzi played a part in their deaths. The attack on you as well. I need to find him. That coward fled before we could arrest him. Have you any leads? No. They've hidden themselves well. They? Jacopo was not the only conspirator to escape. If they work with Jacopo, they were surely involved in the plot against my family as well. Give me their names. Antonio Maffei, Archbishop Francesco Salviati, Stefano da Bagnone, and Bernardo Baroncelli. Bene, I will go and see my uncle. He has men stationed in the countryside. Wait, before you go. A codex page. I took it from the files of Francesco de Pazzi, seeing as he clearly no longer needs it. I've always had an interest in things of antiquity, as did your father. It is meaningful to me as well. Then consider it a gift. Che il Signore ci protegga. Zostaliśmy kartę kodeksu i z tego co rozumiem mamy się udać też do Monteriggioni. Ale tym zajmiemy się za minutę. Pobicie odblokowano, zadanie kurierskie, srata tata. Dobra, skoczymy do Leonardo. Bo skoro ta karta kodeksu była uwzględniona w fabule, to znaczy, że jest ona stosunkowo ważna. Podejrzewam, że wykrzyknik właśnie do Leonardo i tak mnie prowadzi i tak, więc... tu. No, dokładnie. Dobra.
gets you. Thank God you're all right. This madness with the Medici and the Pazzi, is this why you pursued Francesco? Not exactly. Well, whatever your reasons, the city's safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? Ah, another page. Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. Indeed. I see. It's another blade design. For delivering poison. Can you build it? See, it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing the... It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison? From a doctor? In high enough doses, that which cures can kill. I am in your debt once more, my friend. Anytime, Ezio. Anytime. Kąsające ostrze. Dobra, zobaczmy co teraz. O, nie widzę myszki, już widzę. Już widzę. To Monteriggioni, ja widzę, że mam tu jeszcze kilka punktów widokowych, bo odkręcia mi się nie chce. W każdym razie tu gdzieś musi być przecież. Nie ma. No dobra. To pójdziemy na piechotę. Podejrzewam, że trochę to zajmie, no ale... A te wszystkie nazwiska, które wymieniał Lorenzo, podejrzewam, że to będą nasze kolejne cele. Oj! A, dobra, dam radę tędy przejść. Momentami mam wrażenie, że Nie, dobra, nie będę. Nie, bo widziałem, że to przecież byli ludzie medyceuszy. Nie będę taka zła. Nie będę taka wredna. Właśnie wszędzie oni chodzą. Oj, ten gruby już chodzi. Nie lubię tych dużych żołnierzy, bo ich się strasznie ciężko zabija, o czym wam już chyba nawet wspominałam. Punkt widokowy. Dobra, zaliczymy go szybko, jak już tu jestem. Dobra. Nawet z dobrej strony podeszłam do niego, także... jest okej. Fajna w ogóle panorama jest w Florencji. Chciałabym kiedyś pojechać do Florencji. Zobaczyć te miejsca wszystkie na żywo. Fun, fun, fun. Skacz. Okej, nie będziemy korzystać z szybkiej podróży, tylko ze zwykłego konia, bo póki co nie jesteśmy jeszcze taką burżuazją, żeby sobie podróżować w taki, a nie inny sposób. Monteriggioni snad był tu. Więc mam nadzieję, że to dobra droga. Chyba dobra. Dobra. I to by było już chyba na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Tak. To by było na tyle. Już widzę jakieś tam coś tam mi miga na horyzoncie. W każdym razie na dziś powtarzam po raz kolejny to wszystko. Spotykamy się w następnym odcinku z serii Playthrough Assassin's Creed 2. Pozdrawiam was gorąco. Cześć! Cześć.